Hej, tu jest nierówno. A, dobra, wiem dlaczego. No, to nieważne. Your harbor is under attack. Really? You reached a new milestone. No, se przepływa tylko. Fleet en route. Dobra, room tutaj też powinien być. Tak, 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 to też dostaniesz bana. Czy to YouTube, czy nie. Telewizje mają oni mają wykupione to i dlatego, wiesz, tak to wygląda. No co z tą salwą? Tak nie wolno. Zaraz będzie Prypeć. Tutaj gotowy. W inżynierach będę potrzebował. Robią robotę te działa. Pasażerów. W którym miejscu? No tam u mnie przy tym. Przy strefie wypoczynkowej. Trochę drogie. Potrzebuję okna. I beton. Ale to trochę potrwa. Będzie tam wpłynął. Jesteś przy tej wyspie, czy nie? Której? No raczej nie. Nie, nie jesteś. Dobra. Jak tam piwo? Już się produkuje, więc zwiększył. Rum, znaczy się, zwiększył jeszcze. Czemu uciekasz, gościu? A co trzeba tam mieć, żeby wyspę założyć? 8 stali i 10 drewna. Mhm, ale weź sobie więcej drewna. Chyba, że masz już rozwinięte pewne rzeczy. Game save. Okej, tak to sobie ustawimy. I proszę mi bardzo wysyłać room. Stąd do Czarnobyla. Lecisz. Zaraz Michajsik spadnie, bo już rumu nie będzie. Niestety. A co jest wam potrzebne? Na początek pewnie okulary, dokładnie. Jak zawsze. Tylko do tego potrzebuję bardzo porządnej produkcji okien. Żeby produkować okna. Muszę zwiększyć tę produkcję okien tak w ogóle. Tak, jak będziesz pod tą wyspą, to daj znać. Dobra. Dobra. Mydło trzeba było sprzedać. Już chwila, ten liniowiec zaraz się tym zajmie wszystkim. Po kłościka dokończymy, nie? Ciekawe, czyja flota jest teraz silniejsza, czy moja, czy Kamila? O, no to jednak ma znacznie lepszą flotę ode mnie. Ale gospodarczo ja jestem lepszy. Chociaż, także wygrywam chyba gospodarczo, no to wygląda.
Dobra, questik zrobiony. Chciałbym. A dostałem tego woła. Czy ja woły mam na wyspie? Powiedzcie mi, woły mam. Czyli mogę go od razu sprzedać, bo mi nie będzie w ogóle potrzebny. Proszę cię bardzo. Daj troszkę rumu, jak będę potrzebować. Czuję, no nie. Na razie nic ciekawego nie ma. Tak się przehandlujemy na razie tym. Tylko. I tak. I tutaj miasto dla... port Molo dla pasażerów. Miasto. I statek jest atakowany. Coś mi tu podpłynęło, ale się chyba zaraz cofnęło. Dobra. Jak tam? Jest trochę kamienia, więc sobie od razu rozbudujemy to. Dobrze. Teraz tutaj chciałbym to wybudować. 25 aż okien. Room spada już, no. No powoli będzie dostarczany ten room już niedługo. Więc wyluzujcie. Chleba ile mam. Co to? Mogę go sprzedawać, nie? Wołowinę trzeba też dołożyć. Okej. Serio? Dobra. Cztery. Okej. Co tam? Kamienia dołożyłaś. No to fajnie. Dobra. Ja bym za kawusiem już się ruszył troszkę. Szczerze mówiąc, tam z tymi bananami stoi sprawa. Trochę słabo, ale trudno. To się później troszkę polepszy, ale na razie... Kościółek tutaj jest. Co wy chcecie? Jeszcze poncho. Okej, okay. Jeszcze poncho też się zrobi. Kurde, tu jest tak ciasno. Zrobić most na drugą stronę. To całe poncho gdzieś tu w ogóle ulokować. Gdzieś tu w rogu całkiem. Proszę, plan. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Raz, dwa, trzy i cztery. 30. Now gently harvest the wheat fields of your soul. Okay. Serio? Weźcie go załatwcie już. Nie powinien uciec, bo powinien być obity. Jaki matchmaking? No, w prawym górnym rogu. No. Status sieciowy dostępny mam. Ja mam niedostępny. Ship under attack.
Zatopiłem mu statek, a ty chcesz, żebym mu zapłacił 90 tysięcy. Dobry. Dobry typ. Wy coś do siebie nie pasujecie na tym czacie, nie? Coś jest nie tak. Skąd ja mam pieniądze takie? Ktoś coś wykupił może. A to cwaniaczek. Na głównej wyspie mi wykupił. Alonso. Alonso? No. Dobra, jest taka cicha woda. To produkować. Alfonso. To mogę kupować. Jak wygląda tutaj sprawa z tym? Na razie dobrze. Co ciekawe. A są jeszcze jakieś wyspy na Nowym Świecie? Wolne? Chyba nie. Znaczy są takie te wycienie. Ale z tych większych to tak średnio. Nie wiem, czy ja wszystko mam, bo już w sumie w tej końcówce to tak graliśmy. Nie pamiętam, czy wszystko mam, co potrzebne. Kauczuk ważny, tytoń, perły, no wszystko chyba mam. Kakao. Kawę mam gdzieś, nie? Tutaj nawet, no. No nie. O kuźwa. Mogę albo tu dwa, albo tu dwa. Jest słabo. Jego wyjścia nie ma niestety. Jaki macie bilansik? Tak z ciekawości zapytam. Dwa koła. Jeden. No, ja też mam dwa koła. Myślałem, że jakoś ten odstaje. Ale dwa koła to chyba wystarczająco. Mhm.
I'm here if you need me. Drogi ten jaguarek. Nie stać mnie teraz na takie rzeczy, niestety. Może później. To będzie mi potrzebne. Okej, mogę postawić drugą już tą. I dream of better. Kurde, okien, brakuje akurat okien, no. Her Majesty. 3500? Niech będzie. Bo tutaj trzeba ogarnąć to w inny sposób. Trzeba postawić Pirsa. No już kolejka się tutaj robi niezła. O, Rum przyjechał, fajnie. Już tak sam z siebie przyjechał, nie? Rum. Stąd Rum chyba wyjeżdża, co? To jest ok. I Rum też. Ja bym tą produkcję Rumu jeszcze zwiększył. Jednak to będę tego potrzebował bardzo dużo tam. A z czasem nawet coraz więcej. Jeden. I drugi. No mi tu potrzebne zaraz te straże pożarne. No to może się różnie to skończyć, nie? Nawet dwie, bo to będzie tego znacznie więcej później. Ale hajsik poszedł w plecy. Szczerze mówiąc. I shall evaluate this habitation before I draw any conclusions. Okej. Dobra. Produkcja idzie dobrze. Trzy tysiące z Rumem. Dobrze, że mam jeszcze trochę. Dołożymy. Teraz tak. To mydło w końcu ruszymy. Na sprzedaż. Nie sam da radę. Płynę samym liniowcem. Mam nadzieję, że da radę. Dobra. Czyli płótno wszystko jest już tutaj produkowane. Teraz lecimy z tym betonkiem i zaraz będziemy budować to. 40 okien, 50 żelaza. Z tym żelazem będzie problem.
Kurde. No to żelazo ma tylko jedną żetonę. No właśnie. Trzeba będzie to ogarnąć niedługo. Także na innych wyspach. Głównie tutaj. Kurczę, szkoda, że nie mam tu węgla. Tu mam węgiel. Muszę tutaj też doprowadzić mieszkańców. Bo stąd będziemy węgiel przesyłać do Prypeci. To będzie to chyba dobry pomysł, nie? A tu postawimy monument. Albo tu muszę go wcisnę. To się poprzesuwa. Jakoś. Muszę zobaczyć, ile on będzie tutaj potrzebował. No to wszystko to ja tu będę potrzebować, na tej wyspie, nie? Fresh as a daisy here. Czy oni potrzebują ryb? Potrzebują, okej. Okay. Już jest na miejscu? Nie, dobra, to tutaj płynie. Zapomniałem. Produkcja tego nie cieszy, ale raczej tego nie mogę zrobić, bo problem będzie z tym. Co jest lepsze? Ekspa ci brakuje. No, trochę masz tam jeszcze do ścigania. Jeśli o to chodzi. Jak wygląda to sprawa z tą papryką? Ja paprykę naprawdę spoko na razie stoję. Czy tą malutką wyspę tam przejąłeś? Kto? Ty. No jasno. Więcej, tym lepiej. Nie no, to skąd miałbym cement? A tam cement? A to nie masz nigdzie? No nie. No co ty? Faktycznie niezły przypał. Ja w sumie też mam tylko na jednej. No co ty? I to pojedyncze. No ty masz wszystkie. Tylko powiem wam... Trzy. Żeby wyprodukować ten cement, beton zbrojony. No to co? No to będzie dla was problem. Czemu? Dlaczego? No a masz, żeby tam robotników robić? Co? Będziesz musiał produkować to wapno i przysyłać na główną wyspę, gdzie dopiero beton będziesz mógł robić. No. Chyba, że postawisz to do pasażerów, ale to potrzebujesz mieć tego betonu. Ale to nie, żeby cement zrobić, to trzeba mieć robotników zwykłych. Wapno, no, żeby wydobyć, to tak, to wapno samo. No. Chyba, że masz rozwinięte. Beton zbrojony. Bo na przykład jest coś takiego. Czyli gdzie to było? Chyba we wpływach. Jak masz ekspansję, to masz plus 50 siły roboczej, masz robotników, masz wszystko, a chyba na jedną tą 50 wystarczy. Coś takiego. No to fajne jest bardzo, nie? Możesz sobie od razu drewno produkować wszystko na wyspie, jak nie masz nawet. No, no do wszystkiego po 50. More than ready. God scourges those with something to hide. Czy masz ciekawego? Siła robocza plus 10%, ale też ryzyko zamieszek zwiększone.
Ciekawa sprawa. Czekajcie, zaraz się z wami połączę. Kurde, chciałem wysłać na ekspedycję, ale jest tak problem z moralami. Chciałem te morale tak zwiększyć, bo jest lipa na każdym statku normalnie. O co chodzi? Tak mi się wydaje. Musisz robić te ekspedycje. Wtedy ci się zwiększają. Wódę im wrzuć do składu. No dałem im szkło, dałem chleba, kiełbasę, najlepsze rzeczy normalnie mają. Mogę im nawet rum dać, ale ten, bo na polowanie jest 10 za szkło. Co? No bo masz pokazane, co potrzebujesz do ekspedycji na przykład. Ja potrzebuję polowania, potęgę morską i wiara. Wysyłam liniowiec, to potęga morska jest, wiara to jest chleb, a na polowanie jest szkło. I racje jeszcze żywnościowe jakieś, no to kiełba. Bez sensu. Czemu bez sensu? Szkło na polowanie? No, tak jest nalicza, no. Nalicza ci do polowania szkło. Nie ma, niech płynie. No bo nie, czekajcie. Mam pomysł. Inaczej, mam jeszcze polowanie na piratów. No a na polowanie na piratów to kurde liniowiec na 100% ma od razu. Nie chcą po prostu pływać za jakimiś pierdołami. Pewnie nie. No i co jest do nawigacji? Nawigacji? Mhm. Zegarki. No kurde, no, a coś teraz? A coś teraz? Chyba nie. Pewnie kiełbasa. A na siłę? Pewnie działa, co? Nie, potęga morska to są działa. Na siłę? Nie wiem. Jak szkło jest do polowania, to ja już nie wiem, co jest do czego, naprawdę. Co to się odwróci? Znalazłeś coś? Nie. No to nic. Dobra. Coś mi się zbugowało, bo zamiast 50 na stanie, to mam 64 teraz na statku. Szkło też 60. Dobra, niech płyną, będzie ten. Może więcej morali będą mieli dzięki temu. Albo ich wypierdzieli przed tym. No dobra. No to jednak Bóg jakiś. No płyń już z tym. No. Dobra, jest pierwsze zrobione. Ja miałem zobaczyć taką sprawę jak to, bo stąd miał podobno mi wypływać rum w dużych ilościach. Z tego co wiem, to on chyba jeszcze w tych dużych ilościach to tak nie pływa. Trzeba zobaczyć, gdzie jest drugi statek, żeby one w miarę się wymijały ze sobą. Okej, okay. No i dobra, i pykniemy teraz drugi charter na rum. Stąd, tutaj, na maksa i na dwóch statkach będziemy pływać. Pytanie jak z... Aha, tkanina płynie. I drugi też płynie. Pędzony leszcz, szkuner. Boom!
Teraz to nowa ekspedycja. Później może. To nie? Dobra, ja bym tam kawkę zaczął zaraz produkować. Serio? Zaatakował mnie? Za debil. Moje tkaniny! No dobra, nawet jak zdalnie to kliperkiem sobie podpłynę. No ziomek, pytanie czy ci się uda teraz zwiać. Trochę masz drogi. Fuck. Dobra, na razie broń wstrzymajmy. Potrzebuję produkcji betonu zwiększyć. Teraz zbrojnego. To był ostatni strzał tego. Ten jeszcze strzeli raz. Nie zatopi go chyba. Jeszcze nie trafił tym. To jest ostatni strzał. No nie, na hita jest typ. A on się naprawi. Ja też zaraz będę miał już liniowiec. Tak więc nie będzie tak źle wcale, nie? Dobra. Co ciekawe, to ja już tu mam trochę ciasno. Czy ja dopasażę... O Jezu, ile to kosztuje przeniesienie tego. 25 tysięcy. A ile kosztuje przeniesienie tego? Też 25 tysięcy. Dobra, na razie będziemy się cisnąć. Problem z tym. Nie będę miał w ogóle wpływu w takim razie. Censorship is not always the cranny of the corrupt. Okej. Też zwiększymy. No, no, no. Gained an influence bonus. Dobra, trzeba będzie kiedyś wydać te 25 tysięcy. Chociaż, wiecie co? Pirsa mogę tak naprawdę tutaj nie budować. Jak chciałbym mieć tutaj porcik główny, stocznię parowców. No i naftoport, nie? Potrzebny. I see myself in you. Really, I do. Okej. Czy to jest już w ogóle ostatni ten budynek? Do czego się ich... Jaka jest ostatnia ta? Bo nie pamiętam. Teraz mam inżynierów. A, inwestorzy byli ostatni, nie? Już pamiętam. Nie mam broni, żeby to wybudować. Mi się trudno. No i dobra. Problem z tym jest, że tu nie ma, kurde, robotników. Oni by już zaczęli produkować różne rzeczy. Możemy na razie działać. Nie mam tu straży pożarnej, co ciekawe. Chyba trzeba ją zbudować w końcu. To różnie może się skończyć. Tak sobie dwie postawimy. Żeby ogarniały, nie?
Anyone for croquet? Okej. O, kłościk się pojawił. Jest tutaj. Co chcecie? Do jakiej zagadki? O Jezu, rozwiąż zagadkę klikając na wskazany budynek. Czarny odłamek, którego można używać do rysowania i rozdawania cieni na rysunku węgiel przecież. Moje statki już tu dopłynęły. Co ciekawe. Do której? Do mojej czy do szuby? Nie, do szuby. Aha, dobra. Miedź, węgiel. Co ciekawe, nie mam budynku do węgla. Nie liczy się? Czarny odłamek, którym można rysować. Węgiel drzewny. Okej. Fajnie. Game saved. It was worth a shot. What is life without death? A competitor's island is under siege. Dobra. Czekajcie, bo ja tutaj muszę ruszyć dalej. Potrzebuję tych drugich mieszkańców, nie? Okej. Potrzebować tutaj ropy. Tu leży. Rumbi chyba się skończył, co? Dokładnie. No ale ten rum już pływa, no co mam zrobić? No właśnie, płynie. Spóźniony, ale płynie. Zastanawiam się, czy te skóry od razu tam nie produkować, bo tak naprawdę to ja nie potrzebuję tego tutaj. Zobaczcie. To bym przesyłał tam na wyspę i zakład futrzarski od razu i tylko skóry tutaj przesyłać, nie? Na Prypeć, żeby latało to wszystko. Ale potrzebuję tutaj najpierw tego. 40 okien, 50 żelaza i 30 betonu. Jeszcze troszkę, zaraz to będzie wszystko, nie? No, trochę spada ten rum, ale zaraz będzie już rosnąć. Już go załadują. Drewno spada. Chleb spada, ale to dlatego, że go sprzedaję. No, to z tym węglem, z tym wszystkim będzie problem zaraz.
Możemy mieć mydło sprzedać w sumie znowu. Jeszcze zdążę chyba. Okej. Ciekawe, czy już mają inżynierów. Nope. Kamil? Żeby był aż tak do przodu. Jak kolejka tu jest. Czego ty chcesz ode mnie, aż tyle statków przysyłasz? Z przesady. Fajnie ma ten port zrobiony, że tu sobie wpływają i tam wypływają, nie? Podoba mi się to. Dobra, w takim razie to jest wszystko tutaj produkowane, co chcę. Jak tu pieniążki. Trochę na minusie. Co ciekawe, to można to trochę zmienić. Oblokowałem, odmutowałem się. W stanie coś zapominam często o tym, szczerze mówiąc. Zdarza się, nie?